Narypaliśmy spory pakiet pytań, zresztą liczba pytań jest nieograniczona. Tak jak zwykle rozpoczniemy od przedstawienia Państwu naszych dzisiejszych gości. Proszę Cię, przepraszam Cię bardzo, przepraszam, naprawdę. Nie będzie pamiętać. Bo. Jak nazywano seryjnego mordercę działającego w Londynie pod koniec XIX wieku? I dojebany żul? Nie, Kubuś Puchatek. Liście którego drzewa służyły Adamowi i Ewie jako papier toaletowy? Nie wiem! Liście kakałowca. Jak wskazuje nazwa, co katolik robi przed spowiedzią? Się śmieją i płaczą jednocześnie. Grzeszy. Ktoś z naszych dzisiejszych gości będzie dziś w szpitalu. Pierwsza kolejka za nami. Przystępujemy do pytań. Jak nazywała się rodzinna wioska Jacka i Placka? W Zajchrowie. Mieszkali w Zapiecku. Czy w Bałtyku żyją w Cyski? No pewnie. W którym mieście znajdowała się największa starożytna biblioteka? Las Vegas. W Bydgoszczy. Czy kiedykolwiek miętusił pan Cyski? Nie. 40 lat i nie miętusił, kurwy. Na pewno nie. Jak nazywana jest pana żona? Kasia. Żona nieograniczona. Na którą literę alfabetu rozpoczyna się imię Władysław?